Jezus Maria! Trup na miejscu, patrz jaki on jest już blady na rękach. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj gramy po raz kolejny w grę o nazwie Accident. I dzisiaj wypadkiem, który omówimy sobie, będzie nie polski wypadek, a New Mexico, USA. Rok 1972, więc musimy pamiętać, że nie zadzwonimy sobie przez telefon komórkowy. Halo, policja czy coś. John B. Herrera, Elliot Barrett, Brock Bolton, Oliver Grant, Jerry Tanner, okej. Dobra, rozpocznij symulację. Przypominam, to jest gra Accident. Jeżeli wam się podoba gierka, odcinek, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie też subka. Wpadajcie na Instagrama, fanpage'a, no i na G2 oczywiście z linku podanego w opisie pod filmem. A my, proszę państwa, zaczynamy przygody z pomocą na drodze, czy pomocą poszkodowanym. A tutaj co, będzie jakiś... Co? I piszcie przede wszystkim, co to jest za samochód. Ostatnio napisaliście, oczywiście część osób się nie zgadzała z tym. Czy to jest w ogóle pojazd więzienny? To jest autobus więzienny i tam jest policjant? To będzie utrudnione. To może być ciekawy setting, jeżeli o to chodzi. Dobra. Jedziemy sobie my takim szybciutkim samochodem. Już myślałem, że mamy kanapę z przodu zamiast siedzeń. W ogóle tu były pasy w tych samochodach, czy jeszcze nie? Bo pamiętam, że no tu były problemy, że tak powiem, z tymi pasami. Dodatkowo w tych samochodach mogło tych pasów też nie być. Ale się wydupili, fest! No wtedy te wypadki drogowe, no i co, ja nawet po telefon nie zadzwonię przecież. Znajdź sposób wyzwania pomocy. Wezwij pogotowie. No dobra, ale ja chcę wyjść w ogóle z sam... Sprawdź lokalizację na mapie. Jak ja mam to sprawdzić, w sensie... Już sprawdziłem, schowek zamknij. Ej, chcę wyjść z samochodu, szczerze powiedziawszy. Coś jeszcze mogę zobaczyć? Nic. Ej, nie mogę. Dobra, wyjść na zewnątrz. To jest ten minus, że nie można znaleźć tak łatwo czasem. Ej, nie no, naprawdę, popatrzmy na to. Nie zważamy teraz na kierowców, czy co to tam się stało teraz na drodze. Ale patrzcie na ten samochodzik. Jezus Maria, jaki ładny samochodzik. Boże, czy ty to widzisz? Dobra, ale tu miał miejsce niecodzienny wypadek. Ja i tak to sobie pewnie cofnę. Najpierw sobie zobaczymy i zaraz cofnę. Jezus Maria! Trup na miejscu, patrzcie jaki on jest już blady na rękach. Ale mu się łeb rozbił. Ocie chrupia. No jemu też chrupnęło nieźle. Tam ktoś jest, tu ktoś jest. To bus policyjny na... Prison bus. Bus policyjny. Jezus chytrus. Co się wydarzyło? Dobra. Tędy się nie otworzymy. Musimy najpierw poznać drogę za pierwszym podejściem. Wejdź do środka. A w środku jeszcze może być jakiś ranny ten chłop. Tu będzie zamknięte. A i tak musimy znaleźć sposób wyzwania pomocy na start, by the way. Wejdź do środka. Poznajemy mapę. Można powiedzieć, poznajemy mapę za pierwszym podejściem. Ten chyba najmniej się uszkodził, można powiedzieć. Tu są drzwi zamknięte. Okej. Okay. Prawdopodobnie ci żyją. A to ten wypad w ogóle tu? A, o Jezus. Ale broń ma wyjętą w ogóle. Patrzcie na to. A co jeżeli ten chłop chciał tego wyciągnąć? I ten się musiał w ogóle bronić, nie wiem, ten strzelił? Może? Tutaj byłoby złamany znak. Jadąc tą drogą trafię na stację benzynową z dostępem do telefonu. Wezwij służby ratunkowe. To my musimy jakby wsiąść do samochodu znowu, żeby wezwać służby ratunkowe, nie? Tak mi się wydaje, że chyba... W ten sposób ogólnie będziemy musieli to zrobić. Nie wiem, to jest nowa sytuacja, nie mamy telefonu komórkowego, nie możemy zadzwonić. Także musimy jakby chyba podjechać najpierw. Też nie mamy znaków ostrzegawczych, żeby dać. Więc poznawanie mapy na takim trybie pierwszy raz to jest podstawa, tak myślę. Popatrzcie, tu dalej musieliśmy odjechać. Dopiero idziemy na stację, w ogóle ładnie, podoba mi się ta lokacja, szczerze powiedziawszy. Dobra, drzwi zamknięte. Gdzie jest budka telefoniczna? Tu jest, wezwij służby ratunkowe. No, bez kitu. W tamtych czasach mieć wypadek na takim wydupowie. A
Ajajajajaj. Karamba. Dokładnie, muszę uważać teraz. Dobra. Proszę powrócić na miejsce wypadku i udzielić pomocy, jeśli to możliwe. Okej. Po pierwsze, skazani mogą nadal przebywać w pobliżu, więc dla własnego bezpieczeństwa zacznij od zabezpieczenia jakiejkolwiek broni. Dokładnie to jest to, o czym pomyślałem. Szeryf prosi też, abyś zrobił to za pomocą jakiejś szmatki, żeby nie zostawiać własnych odcisków palców. A, ja myślałem, że ja się będę musiał bronić w razie czego. Następnie musisz wyłączyć zapłon we wszystkich samochodach, sprawdzić wszystkie ofiary i zdecydować, komu pomożesz. Rozumiem. No nie żyje kierowca jeden, wybierz osobę, której życie jest najbardziej zagrożone. Powodzenia. No wydaje mi się, że gość z tyłu policjant, a później gość z przodu policjant. W tej kolejności będziemy musieli to zrobić. Lodówka zamknięte, zamknięte, a zamknięte. Myślałem, że lód będziemy mogli stąd wyciągnąć jakiś, czy coś w ten deseń. Chyba nic nie możemy stąd zrobić. W ogóle apteczki też chyba nie będziemy mieli. Mam takie wrażenie. Ciekawe, podnieś chusteczka, dobra, to chusteczką będziemy chyba. Ej, nie chcę wychodzić. No, chcę odjechać z powrotem. Jak mam to zrobić teraz? Czekajcie, znajdź apteczkę, wyłącz zapłon w pojazdach. No dobra. A nie mogę nic zrobić teraz. Czyli co, ja miałem tu jeszcze czegoś poszukać? Na stacji benzynowej jednak znaleźć apteczkę powinienem. No ja, gdzie mam na stacji benzynowej znaleźć apteczkę, by the way? Czy mogę wejść? A z tyłu pewnie by... Dobra, tędy nie mogę. Dobra, czyli musiałem apteczkę jeszcze tu znaleźć, żeby chyba móc stąd odjechać. Dobra, no gra jest czasami nieintuicyjna, szczerze powiedziawszy. No i to jest problem. Tak naprawdę to moja wina powinna być i ja... A, ja nie powinienem po prostu, wiecie, ja powinienem mieć możliwość odjazdu, zanim znajdę tę apteczkę, albo to powinno być bardzo wyszczególnione. Znajdź w tej lokacji apteczkę i dopiero odjedź. I moto by było lepsze. Dobra, no chłop mi umiera jeden. Wyłącz zapłon w pojazdach. A, i patrzcie, i teraz zanim już bym mógł pomóc gościowi, to muszę jeszcze wyłączyć to. Muszę jeszcze zabezpieczyć broń. A i nie mogę gościowi pomóc, nie? Tylko właśnie, pytanie w ogóle brzmi, kto jest bardziej poszkodowany? No nawet nie mogę sprawdzić, kto jest bardziej poszkodowany. Zaraz mi zaczną umierać ci ludzie. Muszę zabezpieczyć rewolwer. Odłóż. Co ja mam z tym zrobić? W sensie, w jaki sposób mam to zabezpieczyć? Powiedzcie mi. Mam to do samochodu rzucić, czy... A, schowaj broń do bagażnika. Dobra. Jeszcze są dwie bronie? To dobra, to ja nie widziałem. To zdecydowanie będziemy musieli to powtórzyć. Ja nie podumałem, że tu jeszcze są dwie brońki. No jedna teoretycznie tu gdzieś w środku powinna być, nie? Imo. Ja nie mogę się tam schylić teraz po te bronie jakby. No nie, no zaraz chłop mi umrze. No zejdzie na zawał. Ja zejdę na zawał zaraz. No tam się coś świeci, ale nie mogę tego sięgnąć. A, dobra, tu to leżało po prostu. Okej, dobra, no są kule. I to muszę wszystko zanieść. Nie, no zdecydowanie zabraknie mi czasu. Ale poznajemy mapę w ten sposób. Odkładamy broń. No myślę, że można byłoby temu gościowi pomóc jednak najpierw. Dobra, pytanie za 100 tysięcy punktów. Gdzie jest jeszcze kuźwa trzeci rewolwer? Bo ja nie mam bladego pojęcia, gdzie jest trzeci rewolwer. Ale gra mi nie pozwoli pomóc gościom, bo ja muszę znaleźć trzeci rewolwer, którego, nie wiem, no mogłem nie widzieć trzeciego rewolwera? No nie wiem, szczerze nie wiem, gdzie jest trzeci rewolwer. Tu może być? Podnieś rewolwer, dokładnie. Nie możemy do niego, do bagażnika? Nie, nie możemy. No i umiera nam gość właśnie, w tym momencie było blisko, żeby go uratować. Powiem wam, nawet z taką... No zamknij bagażnik jeszcze, o Boże. Dobra. Zamknąłem bagażnik! Potrzebne kluczyki do samochodu. No nie, no nie wierzę. Nie wierzę, czat. Nie wierzę. Kluczyki samochodowe. Okej, okay, to jest w niektórych momentach fajnie rozbudowane. Z drugiej strony. Sprawdź wszystkie ofiary. Dobra, sprawdzamy ofiary. To jest ten, który umiera, czy tamten umiera?
Bo będę musiał wiedzieć, komu mam pierwszemu pomóc. Proszę pana, słyszy mnie pan? Dobra. Oddycha. Okej, sprawdzi obrażenia, cyk, rana. Nie, czyli to ten w autobusie, to jest ten, co umiera w takim razie. Dobra, zdecydowanie tamten. Ale tego sprawdzimy jeszcze. Zaraz się okaże, że to ten umiera, więzień. Nie no, oddycha fest akurat, nie. No więzień, to nie, to pan z przodu umiera niestety. Dobra. Scenariusz zakończony porażką, ale wiemy przynajmniej, co mamy zrobić w tym momencie. To zdecydowanie, ja tu muszę... O nie, 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 ja nie chcę tak cofać, powiem wam. Ja zresetuję ten scenariusz po prostu, bo to jest bez sensu. Bo no nie szło pierwszy raz zrobić go dobrze, tak wiecie, szybciutko, szybciutko. Jest to dla mnie bardzo nieintuicyjne, co tu czasem trzeba zrobić, bo wiecie, no chodzi o to, że czasem gra zaskakuje bardzo realistycznym podejściem do niektórych rzeczy, a czasem upraszcza. I ty nie wiesz, w którym momencie tak naprawdę gra uprości ci, a albo w którym momencie gra ci coś utrudni jeszcze, nie? I to jest ten problem. Sprawdź swoją dokładną lokalizację, dobra. Nawet to, że tutaj to wyjście z samochodu było inne. Patrzcie, tutaj wychodzimy teraz z samochodu tutaj biorąc, a później wychodzimy drzwiami normalnie. No to jest takie to pilzna. Dobra, znajdź sposób, widzimy znak. I jedziemy wezwać służby, bardzo szybciutko to zrobimy sprawnie. Wiemy, gdzie już są pistolety, wiemy, co z nimi musimy zrobić. Więc to brzmi całkiem nieźle. Normalnie, zbastuj bajerkę, gościu. Go, lecimy. Jedziemy na CPN-a. I na tym CPN-ie też już wiemy, co, gdzie i jak mamy zrobić. Przede wszystkim wiemy, jak wychodzić z samochodu i jak do niego wejść z powrotem. Także dobra, cyk. Cyk, wezwij służby ratunkowe. No ale mógłbyś się pośpieszyć, nie? Tam chłop ci umiera, a ty wzywasz te służby ratunkowe pół dnia, no normalnie bez sensu. Dobra, cyk, cyk, cyk. I tak będziemy musieli trzech gości sprawdzić, więc jako ostatniego sprawdzamy tego, który jest najbardziej poszkodowany, nie? Chłop umiera, wy tutaj jeszcze gadu gadu sobie robicie. No. US coins only. No, na Pitos te budki telefoniczne. 50 centów kosztowała rozmowa, na to wychodzi. Dobra, skazani mogą nadal przebywać w pobliżu, no bo tam teoretycznie więcej skazanych chyba powinno być niż jeden, nie? Reszta mogła uciec na przykład za ten czas. To też jest w sumie fakt, że reszta mogła sobie uciec. No ale broń by zostawili wtedy. No dobra. No wybiorę osobę, nawet już wiem, która jest najbardziej zagrożona osoba, jeżeli chodzi o żyćko. Dobra, to teraz tak, biegniemy do tyłu, bierzemy apteczkę, bo wiemy, że ona już się tutaj znajduje. Ciekawe, czy apteczka naprawdę tak na zewnątrz była umiejscowiona w takich stacjach, można powiedzieć, paliw. W sumie to mnie ciekawi, fest. Dobra, jeszcze od razu wezmę chusteczkę, wracamy jakby do miejsca. Dobrze, patrzcie, tu nie musimy drzwi zamknąć, żeby odjechać. Okej. Super, super. I teraz tak, wysiadamy na zewnątrz, od razu otwieram bagażnik. I tak, wyłączam zapłon. Nie wiem, czy będę mógł od razu podnieść broń. Spróbuję to zrobić. Od razu i... A no w sumie tak, w sumie mogłem wrócić i od razu tam później pójść, bo i tak się będę musiał wracać za każdym razem. Bo te pistolety, w ogóle patrzcie, jak on ma mało zdrowia, naprawdę ten kierowca tam oberwał fest. Srogo oberwał pan kierowca. Za każdym razem, najgorsze jest to, że nie możemy wziąć, nie wiem, w szmaty zawinąć, w koszulkę, wziąć trzy rewolwery naraz. Niby taka rzecz, a prosta nie można zrobić, nie? To jest to. Takiej możliwości nie dostaliśmy przez grę. Tutaj jest rewolwer, to prawda, ale my musimy jeszcze wyłączyć od razu zapłon, więc musimy najpierw wyjść tu. I teraz bierzemy trzeci rewolwer, odkładamy go, od razu bierzemy kluczyk, zamykamy to wszystko na kluczyk i dopiero idziemy ocenić, kto jak oberwał. Dobra, musimy jeszcze zamknąć bagażnik, więc wsiadamy.
z powrotem do samochodu, wysiadamy z samochodu, zamykamy bagażnik, zamykamy go na kluczyk i dopiero teraz sprawdzamy wszystkie ofiary. Cztery. A no tak, no musimy jeszcze sprawdzić tego, który umarł w ogóle. Także... Co jest? A, dobra. Po prostu już go sprawdził, szybciutko. Okej. Proszę pana, czy mnie pan słyszy? No tak średnio bym powiedział. W ogóle ten policjant wygląda jak policjanci z Thief Simulator, szczerze powiedziawszy, powiem wam. Tak teraz jak się na niego popatrzyłem, to tak trochę... Trochę podobny, brat bliźniak bym powiedział wręcz. Dobra, ogólnie te postacie bardzo wyglądają jak z Thief Simulator. Dobra, chłop oddycha, ten ma się najlepiej ze wszystkich tutaj, jeżeli o to chodzi. No i wracamy do gościa, który jest najbardziej poszkodowany tym wszystkim. Nie wiem, czym on tu wyrwał. Tak naprawdę. No za ramię w takiej sytuacji to trochę głupio. Imo. No. On nie oddycha. Czad, on nie oddycha. On kulę chyba dostał w ogóle. Mam takie wrażenie, powiem wam. Dobra, dobra, dobra. Udziel pomocy. Dobrze, mamy apteczkę. O, patrzcie, już były takie fajne rzeczy, typu rękawiczki i tego typu rzeczy już były wtedy. No nieźle. Co teraz? Tutaj. Dobra, cyk, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3. Dobra, twój wynik 40 tysięcy, całkiem niezły wynik. Dobra, no, no przecież robię to. No. Jezu Maria, to też nie jest takie miłe. Sprawdź oddychanie, no przytrzymaj ten przycisk. Dobra, i w sumie tyle było naszej pomocy tutaj, nie? Uuu. Ale patrzcie na to, jedzie policja, jedzie ładny ambulansik. Fajnie to wygląda, podobają mi się te samochodziki ogólnie. No udało nam się uratować tak naprawdę tego typa chyba. I teraz musimy zdarzenia jakby dopasować, co się tu wydarzyło. Plamy krwi, bandyta zostaje trafiony w głowę. No dokładnie, tak myślałem, że chłop tutaj dostał strzała po prostu od policjanta. Dokładnie tak. Także myślał. Oni próbowali zaatakować, autobus przewraca się, kozioł kuje wzdłuż drogi. Dokładnie tutaj po tych śladach będziemy mogli pewnie zobaczyć jeszcze. Jak ślady hamowania nieistotne? No jak nieistotne ślady hamowania? No bardzo istotne, że jeden drugiego dupnął. Łuska, o, więzienny autobus zostaje zaatakowany przez bandytów. Dokładnie, bo to się zaczęło tym, że jedni zostali zaatakowani przez drugich. Dobra, nieistotne, nieistotne, nieistotne. Ej, patrzcie jak tu ładnie policja zabezpieczyła teren. Tu się coś jeszcze świeciło. By the way, state police. Okej. Czy tu coś będzie jakby naszym tym, county, naszym dowodem jeszcze? No, oni zaatakowali policyjny autobus. On koziołkował, dupnął, 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 dupnął. Gość się zaczął strzelać z bandytami. Jednego odstrzelił bandytę, dostał w łebek centralnie. No ale możliwe, że tu było więcej w ogóle samochodów, mam takie też wrażenie, że ktoś mógł uciec z jakimś bandytą. Czy ten przejazd kolejowy ma jakiekolwiek znaczenie tu? Chyba nie. Tu czy coś jest więcej? Chyba też nie. To nieistotne, łuski, wskazówka, kierowca autobusu strzela do napastników. A, bo on tu strzelał stąd w niecenie. Tak, uderzył w autobus. Oczywiście, a dobra, mamy to. Czyli tak, przede wszystkim, proszę państwa, zaczęło się od tego, że więzienny autobus zostaje zaatakowany przez bandytów. A kula trafia w oponę, co powoduje poślizg autobusu. No. Czarny samochód uderza w autobus. Właśnie to może nie. Najpierw autobus przewraca się i koziołkuje. Później czarny
No jak nie? A, w ten sposób? Nie, no co jest? A, że on odstrzelił tego? Czekajcie, że on niby tego odstrzelił? I to w tej kolejności było? I w ostateczności uderzył dopiero? Dziwne, szczerze powiedziawszy. Spodziewałem się jakoś inaczej. Dobra, scenariusz zakończony, sukces. Elliot Barrett! Elliot został zabrany prosto do najbliższego szpitala, gdzie lekarze cudem uratowali mu życie. Niestety podczas zderzenia z samochodem złamał kręgosłup. Jeszcze bardziej szkodliwe okazało się niedotlenienie mózgu. Do końca życia był sparaliżowany, miał ograniczoną władzę nad rękami i głową. Elliot Barrett zmarł w domu 8 lat po wypadku i został pochowany przez żonę, proszę państwa. Czyli w 1980 zmarł. Dalej. Brock Bolton. Pomimo utraty przytomności, stan Brocka nie był tak ciężki, jak mogłoby się wydawać. Kula ominęła główne narządy i po poważnej operacji i długiej rekonwalescencji powrócił do służby jako policjant. Natychmiast otrzymał medal Purple Heart i wyróżnienie. Szybko awansował i zakończył karierę jako major, kierujący małym komisariatem policji w swoim rodzinnym mieście. Okej, dalej. Oliver Grant zginął podczas pościgu autobusu więziennego, ponieważ był sierotą i niskim rangą członkiem swojej organizacji. Nikt nie zgłosił się po jego szczątki. Został pochowany na najbliższym cmentarzu dla biednych. W jego pogrzebie uczestniczyli tylko pracownicy cmentarza. Jerry Tanner. Po ataku Jerry Tanner został przewieziony do szpitala więziennego, gdzie był leczony. Pozostałą część wyroku odbył w miarę spokojnie, a teraz pracuje jako stolarz w odległej mieście na Alasce. Z dala od wspomnień o swojej kryminalnej przeszłości. Proszę państwa, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Kończymy też ten scenariusz. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mówił do was Piotr Hogaty-Hogatowski. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć.